Bardzo dziękuję organizatorom kongresu za to, że zaprosili Instytut Demokracji Bezpośredniej lub bezpośrednio.pl do przeprowadzenia tego panelu w czasie dzisiejszego kongresu. Zanim przejdziemy do dyskusji, w której mamy znakomitych gości, zaraz moderator wszystkich ich przedstawi, ja mam bardzo krótkie wprowadzenie dotyczące tego, do czego chciałbym Państwa, zarówno moich współdyskutantów, jak i Państwa na sali przekonać do tego, że wbrew temu, co słychać czasami ze środowisk samorządowych, a te są na tym wydarzeniu w oczywisty sposób reprezentowane, demokracja bezpośrednia, referenda lokalne, o których ostatnimi czasy bywało dość głośno. Mam nadzieję, że będzie jeszcze głośno w pozytywnym świetle w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach, zarówno ze względu na procedowaną ustawę o referendum lokalnym, jak i ze względu na działalność Instytutu Demokracji Bezpośredniej. Było wiele emocji wokół tego tematu i bardzo często pojawia się taki argument o tym, że referenda lokalne, demokracja bezpośrednia, jakkolwiek to ładne idee, to idee, które w praktyce utrudnią życie samorządowcom. Pierwsza myśl, o której chciałem powiedzieć, to taka, że ja w ogóle mam osobiście problem z takim podejściem, kiedy mówimy w Polsce o samorządności, bo bardzo często za tym hasłem obrony samorządności tak naprawdę stoi hasło obrony samorządowców. A przecież samorząd lokalny to nie są przede wszystkim samorządowcy, to nie są te osoby, które sprawują mandaty, to nie są te osoby, które rządzą, ale to jest społeczność lokalna, która powinna mieć prawo, powinna mieć możliwość wpływać na te władze i w różny sposób przekonywać rządzących do konkretnych decyzji, sprawować nad nimi kontrolę. Nie zawsze mamy dzisiaj w Polsce komfortową do tego sytuację. Państwo doskonale wiedzą, jaka jest sytuacja mediów lokalnych. Państwo doskonale wiedzą, jak często czasami jest, czy to nowym ruchom samorządowym, czy opozycji, funkcjonować w sposób skuteczny. Dlatego w Instytucie Demokracji Bezpośredniej, jakkolwiek chcemy demokrację bezpośrednią i partycypację obywateli promować na różnych poziomach, również na tym poziomie ogólnopolskim, to uważamy, że ten pierwszy krok powinien się skoncentrować właśnie na samorządach lokalnych, bo to jest tak naprawdę najlepsza szkoła odpowiedzialności. Nie jest przypadkiem to, że wbrew temu, co wielu się wydawało, to właśnie w wyborach samorządowych często ta frekwencja na poziomie mniejszych gmin jest dużo większa niż w wyborach ogólnopolskich, bo po prostu samorządy są bliższe mieszkańcom i to tam obywatele mają swoje sprawy, o których chcą decydować. Ale będę się też starał Państwa przekonać do tego, że również dla samych samorządowców te rozwiązania, które na przykład są w proponowanej ustawie o referendach lokalnych, mogą być korzystne, mogą być szansą na to, żeby ich rządy w jakimś sensie były bezpieczniejsze, żeby bardziej skutecznie przekonywać do siebie współmieszkańców. Zacznę od krótkiej diagnozy i przedstawię na to kilka przykładów. Jak Państwo zapewne wiecie, w artykule 170 mamy gwarancję przeprowadzania możliwości decydowania w referendach lokalnych, w tym również przeprowadzanie referendów lokalnych. W ostatnich latach bardzo dużo i bardzo często słyszeliśmy w Polsce o obronie demokracji, bardzo wiele słyszeliśmy o obronie konstytucji, a tymczasem mam wrażenie, że bardzo często te środowiska, które pierwsze są do tego, by krzyczeć o obronie konstytucji, obronie demokracji, kiedy przychodzi do konkretów, to tak naprawdę nie do końca wiedzą, co w tej polskiej konstytucji i co w tej polskiej demokracji nie działa. Ja jestem głęboko przekonany, że artykuł 170 gwarantujący właśnie to prawo mieszkańcom do decydowania bezpośredniego jest jednym z takich artykułów, który tak naprawdę przez całą historię obowiązywania polskiej konstytucji, ustawy o referendach lokalnych, tak naprawdę jest jednym z tych artykułów polskiej konstytucji, który faktycznie wymaga może nie tyle obrony, może nie tyle nagłaśniania, co przede wszystkim egzekwowania, egzekucji takiego nowoczesnego ruchu egzekucyjnego tych praw konstytucyjnych, które mamy zagwarantowane. Bo jakkolwiek mamy dzisiaj artykuł 170, to w praktyce on nie działa. We wszystkich kolejnych kadencjach mamy do czynienia z bardzo wieloma referendami, zarówno merytorycznymi, jak i odwoławczymi. W tej kadencji zdaje się, że referendów odwoławczych było 75, merytorycznych kolejnych kilkadziesiąt. Te, które zakończyły się w sposób skuteczny, te, które zakończyły się jako ważne, można policzyć góra na palcach dwóch rąk. Właśnie z tego powodu, że przepisy wykonawcze, które się przepisy na poziomie ustawowym sprawiają, że z tego artykułu 170 korzystać jest bardzo trudno. I tutaj Kilka przykładów w większości dosłownie z ostatnich tygodni. Bielsko-Biała, głośne referendum, moim zdaniem takie wzorcowe referendum w zakresie tego, o czym mieszkańcy chcieliby decydować, o czym chcieliby podejmować decyzje. Takie referendum, o którym miałem nadzieję, że będzie wręcz takim wzorem rozpowszechniania się tej demokracji lokalnej, demokracji bezpośredniej, wreszcie demokracji merytorycznej. Sprzed kilku tygodni głosowanie, w którym wzięło udział ponad 35 000 mieszkańców, gdzie pytania dotyczyły takich różnych kwestii z różnych porządków, jak kontrowersyjna inwestycja lokalna, spalarnia śmieci. To jest dzisiaj temat, który budzi emocje w bardzo wielu samorządach. Kwestia dofinansowania przez pieniędzy samorządowych procedury in vitro. Wreszcie kwestia zamknięcia, zdaje się, jednej ulicy w centrum Bielska-Białej. Trzy kwestie, które można powiedzieć budzą emocje, które budzą duże zainteresowanie. Do urn poszło od ponad 35 000 mieszkańców. Zabrakło 1,5 punkta procentowego do tego, żeby to referendum było wiążące, do tego, żeby było ważne. Co więcej, najpierw usłyszeliśmy ze strony władz miejskich, że uszanują wszystkie decyzje, skoro zabrakło tak niewiele głosów. Chwilę później już okazało się, że tyczy się tylko 2 przypadków. W 3. przypadku Rada Miasta zdecydowała inaczej, niż chcieli mieszkańcy. Piotrków Trybunalski to przypadek, w którym prawdopodobnie do referendum nie dojdzie, choć zdaje się, że decyzja sądu będzie w tym tygodniu. To jest przykład drugiego problemu, który mamy z referendami lokalnymi, bo ten podstawowy, o którym Państwo doskonale pewnie wiedzą, to jest kwestia frekwencji, której bardzo często nie udaje się osiągać. Kwestia druga to jest kwestia zbierania podpisów. No i w Piotrkowie Trybunalskim należało zebrać 5475 podpisów. Inicjatywa referendalna zebrała 7460 podpisów. 30% podpisów zostało uznanych przez komisarza wyborczego za nieważne, nieprawidłowe, odrzucone. 1/3 podpisów, no, uznano, że 1/3 obywateli jest na tyle niemądra, że nie potrafi się prawidłowo podpisać, a wśród uzasadnień dla tego odrzucenia pojawiły się również takie argumenty jak ten, że mieszkańcy podpisujący się, mieszkańcy konkretnego miasta, w którym mieszkają, podpisali się na tej karcie zbiórki podpisów, posługując się nieprawidłowym skrótem nazwy miasta, w którym mieszkają. Urzędnik Komisji Wyborczej lepiej wie niż sami mieszkańcy, jaki jest prawidłowy skrót miasta, którego oni używają. 30% podpisów najbardziej aktywnych obywateli odrzucanych przez złe przepisy. To jest moim zdaniem doskonały przykład pokazujący, że to dzisiejsze prawo jest nierealistyczne, nie działa i nie może dobrze funkcjonować. Bartoszyce analogiczny przypadek, a przepraszam, jeszcze wrócę na chwilę do Piotrkowa Trybunalskiego, bo tutaj przykładowo, chyba mi się nie udaje przeskoczyć. Oczywiście mamy również do czynienia z tym, że bardzo wiele energii, takiej można powiedzieć fikcyjnie oddolnej, jest inwestowanych w to, żeby zniechęcić ludzi do inicjatywy referendalnej. To kilka cytatów z różnych profili facebookowych przeciwko referendum, które się pojawiły. Zadymiarze, domokrążcy, ludzie, którzy zbierają podpisy, to domokrążcy, to zadymiarze. Okazało się, że termin upływał w okolicach świąt wielkanocnych, więc określono tych mieszkańców zbierających w okolicach świąt wielkanocnych podpisy mianem osób, które żadnej świętości nie szanują, bo nawet w czasie świąt są gotowi zajmować się sprawami lokalnymi. No i oczywiście kluczowy argument, czyli że nie są to żadni prawdziwi mieszkańcy, tylko kryptopisowcy, którzy chcą obalić lokalne władze. Analogiczny przypadek to Bartoszyce. Tutaj znów, żeby nie było tak, że ten Piotrków Trybunalski to jest jeden odosobniony przypadek. 20% unieważnionych podpisów, zebrano 2044, potrzebnych było 1770. Okazało się, że ta górka była niewystarczająca, no i dlatego również w Bartoszycach, jak i w wielu innych samorządach to referendum się nie odbędzie. Jest jeszcze jeden aspekt, moim zdaniem bardzo ciekawy, takich przypadków też mieliśmy w ostatnich latach sporo. To jest historia referendum Duszniki Zdrój, 2020 rok, ponad 30% frekwencji, 31,7, 1161 osób, zabrakło 86 osób, przy urnach. Co się wydarzyło w czasie dnia głosowania? W czasie dnia głosowania okazało się, że sam burmistrz stał pod lokalami wyborczymi i przekonywał ludzi, żeby do nich nie wchodzili. Pojawili się tam organizatorzy, doszło do szarpaniny. Ostatecznie w roku 2022, jak zdaje się Gazeta Wyborcza donosiła, burmistrz otrzymał wyrok za naruszenie nietykalności cielesnej jednego z organizatorów w czasie tej właśnie szarpaniny, ale to był tylko pierwszy z wielu zarzutów, które mu postawiono. Kilka tygodni temu został aresztowany pod oczywiście zarzutami korupcyjnymi. Okazało się, że ci mieszkańcy, którzy wyszli z inicjatywą, którzy wiedzieli, że w ich małej ojczyźnie, że ich samorządzie bardzo źle się dzieje, mieli rację. Takich przypadków, chociażby głośny przypadek Murowanej Gośliny w Polsce w ostatnich latach było bardzo wiele. Dochodziło do inicjatywy referendalnej, dochodziło do referendum, brakowało kilkudziesięciu, kilkuset podpisów. Potem okazywało się, że ci, którzy jako pierwsi sygnalizowali problemy, ci, którzy sygnalizowali kłopoty, mieli rację, bo ostatecznie przyznawała im rację, no niestety ta brutalna rzeczywistość prawna. Tak wygląda ta diagnoza. Krótko powiem o tej recepcie. Czekająca na swoje przegłosowanie, mam nadzieję, że to się wydarzy w tej kadencji, ustawa o referendach lokalnych proponuje kilka podstawowych kwestii. Po pierwsze, obniżenie liczby potrzebnych podpisów o połowę. Po drugie, proponuje obniżenie progów frekwencyjnych o połowę w referendach merytorycznych i można powiedzieć, że o połowę uzależnioną od frekwencji w wyborach i poparcia dla lokalnego włodarza w referendach odwoławczych, wydłużenie czasu zbiórki podpisów i 2 konkretne dni w czasie kadencji samorządu, które będą na jeden termin ogłaszane przez władze centralne, przez premiera, tak żeby zarówno mieszkańcy, jak i sami włodarze wiedzieli, kiedy będą te referenda, żeby mogli się do nich przygotować, żeby mogli pomyśleć o tym, jakie rzeczy chcą w czasie kadencji przegłosować, jakie rzeczy chcą poprzeć, tak żeby wszyscy, żeby ta kampania miała pewien wymiar ogólnopolski, tak żeby te wszystkie referenda odbywały się w jednym czasie i by, no właśnie, nie spotykały się z brakiem zainteresowania mediów ogólnopolskich, tak jak to dzisiaj wygląda. Oczywiście są też postulaty na przyszłość i bardzo ważnym postulatem związanym z tym, o czym opowiadałem, czyli o tej bardzo dużej liczbie niekwalifikowanych przez komisarza wyborczego podpisów. To jest kwestia tego, żeby umożliwić składanie tych podpisów elektronicznie. To powinien być taki pierwszy krok do tego, żeby pod wszelkimi projektami obywatelskimi, pod rejestracją list wyborczych, pod inicjatywą uchwałodawczą mieszkańców, przed obywatelską inicjatywą ustawodawczą można było składać podpisy elektronicznie. Od ubiegłego roku, od początku właściwie tego roku umożliwiono składanie podpisów elektronicznych pod inicjatywą uchwałodawczą mieszkańców w Krakowie i okazało się, że bardzo kwestie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców w Krakowie przyspieszyły, łącznie z tym, że mieliśmy do czynienia z pierwszym sukcesem, czyli likwidacją spółki odpowiedzialnej, tutaj są 2 szkoły, za 2. albo 3. telewizję propagandową Jacka Majchowskiego w Krakowie, bo taką decyzję ostatecznie podjęli radni po tym, jak elektronicznie udało się te podpisy zebrać. To jest coś, co należałoby rozwinąć i być może wykorzystać tą rzeczywistość referendów lokalnych do takiego pierwszego ogólnopolskiego testu. Komisja Wenecka od lat rekomenduje, by w referendach nie wprowadzać progu frekwencyjnego, ponieważ on wprowadza taką sytuację, w której tak naprawdę to nieobecni mają rację i jednej ze stron opłaca się zachęcać do bierności wyborczej. Jestem głęboko przekonany, że docelowo to jest kierunek, którym powinniśmy zmierzać i że paradoksalnie całkowita likwidacja progu frekwencyjnego sprawi, że ta frekwencja będzie wyższa niż w sytuacji, w której jest on zachowany. No i wreszcie dzień referendalny, który nie powinien się ograniczać tylko do rzeczywistości samorządów lokalnych, ale powinien dotyczyć też referendów ogólnopolskich, tak żebyśmy mieli raz w roku to święto demokracji, w którym decydujemy o różnych ważnych kwestiach. I tutaj na sam koniec dla wyobraźni wskazałem, jak mogłoby to wyglądać. Myślę, że dobrym postulatem jest to, żeby ten dzień referendalny odbywał się pomiędzy 27 maja, czyli rocznicą pierwszych prawdziwych wolnych wyborów samorządowych 1990 roku, a 4 czerwca, czyli rocznicą tych częściowo wolnych wyborów, które są dużo lepiej znane Polakom i które są dużo lepiej pamiętane, by wtedy właśnie raz w roku odbywało się to głosowanie zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim, żeby to święto demokracji można było obchodzić i żeby koszty organizacji takiego referendum były były niższe, żeby przeprowadzenie tego procesu było prostsze, żeby to wiązało się z zainteresowaniem mieszkańców, z zainteresowaniem obywateli, by wreszcie tworzyło dla samych samorządowców szansę. Dzisiaj na te 75 referendów w kadencji, 110 było w jednej kadencji, większość z nich jest nieważna, to znaczy, że pracują komisje wyborcze, pracują lokale, płacone są wynagrodzenia dla członków komisji wyborczej i te pieniądze są wyrzucane w błoto. Połączenie tego dnia głosowania i referendów z dniami wyborczymi plus wprowadzenie tego dnia referendalnego w tych latach, w których nie odbywają się żadne wybory, to też szansa na to, żeby te koszty ograniczyć. Jak Państwo widzą, w najbliższych 5 latach tak naprawdę tylko 2 razy poza wyborami byłby potrzebny dodatkowy termin na przeprowadzenie takiego głosowania, więc trudno tutaj mówić o tym, że referenda są kosztowne, to raczej szansa na to, żeby te koszty były niższe. I to, co najważniejsze, jak Państwo widzą, ten 31 maja 2026 roku to jest, no, można powiedzieć, półmetek przyszłej kadencji władz samorządowych. I jak sądzę, do czego będę chciał w czasie dyskusji namawiać, dobra okazja do tego, żeby władze lokalne sprawdziły swój mandat, żeby same zaproponowały referenda merytoryczne, żeby same zapytały mieszkańców o konkretne swoje pomysły, żeby miały okazję opowiedzieć o najważniejszych inicjatywach, które prowadzą i zdobyć legitymizację demokratyczną dla swoich działań. Bo jestem głęboko przekonany, że w sytuacji, kiedy samorządowcy sami będą wychodzili z tą inicjatywą, tak samo jak na arenie ogólnopolskiej, gdyby to władze wychodziły z inicjatywą akceptowania pewnych decyzji w referendach, to dużo rzadziej popełniałyby błędy, które wywołują wściekłość mieszkańców, radykalizują opozycję, sprawiają, że są postrzegani jako antyobywatelscy. Myślę, że taki dzień referendalny w połowie kadencji to byłoby dobre rozwiązanie dla każdego samorządowca, które tak naprawdę oddaliłoby od niego widmo tego referendum odwoławczego, którego, jak się domyślam, wielu samorządowców się boi. Zanim przejdziemy do dyskusji, ja chciałem Państwa bardzo serdecznie zachęcić do śledzenia naszej działalności na stronie lub bezpośrednio.pl. Zaczynamy, to jest nasze drugie spotkanie w Polsce. Ten rok będzie bardzo intensywny. Jeżeli Państwo chcieliby, żebyśmy pojawili się na jakimś wydarzeniu albo w Państwa mieście, albo w Państwa samorządzie, dyskutowali czy o partycypacji obywatelskiej, czy wprost o demokracji bezpośredniej, czy o referendach lokalnych, czy o innych mechanizmach współdecydowania przez mieszkańców zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i krajowym, to serdecznie zachęcam do kontaktu. Po zeskanowaniu kodu trafią Państwo od razu na stronę formularza, na której można nas zaprosić, a my się z przyjemnością pojawimy i bardzo chętnie będziemy dyskutowali, zwłaszcza z tymi, którzy mają wątpliwości. Nie tylko po to, żeby samemu przekonywać, ale też, żeby lepiej zrozumieć argumenty drugiej strony i mieć pewność, czego wielu samorządowców zwłaszcza boi się, gdy słyszy o tym, że powinniśmy wspierać demokrację bezpośrednią. Dziękuję.